Piątek, 30 listopada, Karolina Paras, witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie, dziś w programie. Sezon sportów zimowych w Piotrkowie właśnie się rozpoczyna. W informacjach pokażemy, jak obchodzono Dzień Patrona w Ósemce. Będą także Andrzejki. 600 metrów kwadratowych powierzchni, gładkiej jak lustro, ale nim nie jest. Tafla wody? Tak, ale zamarzniętej. Gdzie? W Parku Poniatowskiego. Po raz 12 ruszyło lodowisko miejskie. Wszystko jest gotowe dla miłośników piruetów na łyżwach. Na piotrkowskie lodowisko wlano 10 tysięcy litrów wody, które zmroziły potężne agregaty. Wszystko wykonane w przeciągu kilku dni, precyzyjnie, krok po kroku, tak by tafla była gładziutka i śliska. Samo wylanie lodowiska, bo takie pewne jest pytanie, trwa tak minimum 5 dni i to w tym roku nam udało się osiągnąć ze względu na sprzyjającą aurę, czyli niewielkie dodatnie nawet temperatury za dnia, ale przymrozki nocą. Mieliśmy idealne warunki w tym roku, żeby tę taflę wyhodować w sposób właściwy i z najbardziej zachęcającym do ślizgania. Zatem zima u nas w tym roku wcześniej, w Piotrkowie miesiąc wcześniej, bez mała i zapraszamy. O to, by warunki na lodowisku były jak najlepsze, dbają pracownicy OSIR-u, a pomaga im w tym specjalna maszyna. Rolba codziennie w przerwach najpierw ścina porysowaną warstwę lodu, a następnie polewa lód cieniutką warstwą wody, która zamarza, wygładzając taflę lodowiska. Także chcemy uzyskać w ten sposób i uzyskujemy lustereczko, w którym niemalże przejrzeć się można. Wraz z taflą lodowiska ponownie zamrożono ceny. Koszt wejścia na taflę utrzymano na poziomie zeszłego roku. Kto chce spróbować jazdy na lodzie, a nie ma sprzętu, to nie problem. Łyżwy można wypożyczyć na miejscu. Pomimo zimowej aury, niektóre z prac drogowych jeszcze trwają, jak na przykład na ulicy Partyzantów, która zyskała już nowy asfalt. Prace na tej ulicy podzielono na dwa etapy. W tym roku remont objął odcinek od ulicy Lelewela do ulicy Cmentarnej. Prace rozpoczęto od wykonania nowych krawężników oraz przebudowania chodników po obu stronach drogi. W miejsce zniszczonych płyt chodnikowych ułożono kostkę betonową. Zerwano także zniszczony asfalt, a w czwartek wylano w to miejsce świeży asfalt. Na drodze pojawi się także poziome oznakowanie. Wówczas zostanie ona oddana do użytku. Odważna, waleczna patriotka. Tak o swojej patronce Emilii Plater mówili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8, gdzie dziś, w inny niż akademia sposób, obchodzono Dzień Patronki. Uroczyście obchodzony Dzień Patrona był okazją do przypomnienia sylwetki Emilii Plater. W Ósemce tej postaci nikomu nie trzeba przedstawiać. Uczniowie dobrze ją znają. To jest nasza patronka szkoły. Ona była bardzo dzielną osobą, bo jednak w tamtych czasach, aby kobieta mogła robić coś dla ojczyzny, było praktycznie niemożliwe. Ona tym praw w tamtych czasach się sprzeciwiła i zaczęła robić to, co dla niej było tak naprawdę najważniejsze. Była to bardzo dzielna osoba, walczyła w powstaniu. Ona po prostu kochała swoją ojczyznę, chciała za nią oddać życie. Znajomością historii uczniowie tej szkoły mogą się pochwalić nie tylko dzięki lekcjom, ale także aktorskiej pasji, bo właśnie w taki sposób przypomniano dziś historię Emilii Plater, ale również odzyskania przez Polskę niepodległości. Łączymy dwie rocznice, to jest setna rocznica odzyskania niepodległości, która w tym roku trwa praktycznie do 31 grudnia, a jednocześnie kolejna rocznica powstania listopadowego, bo przypomnimy, że już chyba za 12 lat będzie okrągła rocznica 200. I dzisiejszą akademią postanowiliśmy połączyć te dwa wydarzenia historyczne. W przedstawieniu pojawiły się wydarzenia z życiorysu Emilii Plater, ale i historia powstania listopadowego. Czytanymi wspomnieniami opowiedziano także czasy I wojny i drogę do niepodległości. Spektakl wzbogaciły także piosenki żołnierskie. W ten sposób uczniowie piotrkowskiej ósemki odrobili lekcje z patriotyzmu. Twórców i aktorów nagrodzono długimi i gromkimi brawami. W Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Piotrkowie trwa 10. ogólnopolski konkurs pianistyczny imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Uroczysty koncert inaugurujący wydarzenie zorganizowano w minioną środę w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Uroczysty koncert w wykonaniu Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej oraz Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia pod dyrekcją Ewy Izdorczyk-Grzelak
i chóru Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz chóru Towarzystwa Śpiewaczego imienia Stanisława Moniuszki w Radomsku pod dyrekcją Macieja Salskiego był nie tylko okazją do otwarcia jubileuszowego 10. ogólnopolskiego konkursu pianistycznego, ale też do uczczenia patrona szkoły Ignacego Jana Paderewskiego, jednej z czołowych postaci, która przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Na koncert złożyły się utwory polskich kompozytorów Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego czy Mieczysława Karłowicza. Dwie jego pieśni przy akompaniamencie Anastazji Wilczkowskiej wykonała sopranistka Magdalena Chudziczek-Cieślar. Wybrałam ci takie dwie krótkie, przyjemne, miłe pieśni, natomiast są zdecydowanie jeszcze też dłuższe i repertuar jest na pewno bardzo bogaty. Też bywa oczywiście trudny, oczywiście, że tak, w zależności od tego, jak do tego tematu podejdziemy. Koncert zakończyła wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu chórów i orkiestry, a po muzycznej uczcie na wszystkich koncertowych gości czekał słodki, jubileuszowy deser. Koncert inauguracyjny konkursu to już wspomnienie, a w szkole muzycznej trwają przesłuchania konkursowe. Występ konkursowy to dla przygotowujących się do niego miesiącami młodych pianistów ważne wydarzenie. Ranga konkursu w świecie muzycznym jest znacząca, to preludium do dalszych zmagań konkursowych. Jest to konkurs na pewno bardzo prestiżowy i chcemy spróbować swoich sił po prostu. Chcemy się dowiedzieć, czy mamy zdolności pewne, czy jak chcemy się porównać nawzajem do siebie. Na pewno jest to wyzwanie dla wszystkich i jest też wysoki poziom konkursu, to na pewno. Czy to takie właśnie przetarcie szlaków, bo wy chcecie związać swoją przyszłość z muzyką? Nie będę się wypowiadał za wszystkich, ale myślę, że większość z tych uczestników chce zostać w przyszłości muzykami. Taki konkurs może nie tyle co może też przygotowywać, ale też może uczyć dużo. Może uczyć różnych uczestników techniki. Dzięki uwagom różnych jurorów też można polepszać swoją sztukę. Podczas piotrkowskiego konkursu nie tylko punktowany jest styl i umiejętności pianistyczne. Tu każdy z muzyków w trakcie prezentacji musi zagrać wybrany utwór Ignacego Jana Paderewskiego. A zmierzenie się z tym kompozytorem nie jest łatwe dla wielu młodych pianistów. Ale również ocena gry, dokonywana przez jury, to niełatwe decyzje. Zawsze jest to bardzo trudny problem. Jesteśmy świadomi faktu, że wszyscy włożyli w to masę pracy i są zaangażowani i czasem od takich przeżyć konkursowych zależy ich rozwój w przyszłości, więc staramy się na to patrzeć wielowątkowo, no ale jesteśmy zmuszeni, mamy taką funkcję jako jurorzy, dokonywać selekcji i z trudem, ale ją musimy zrobić. W tym roku na konkurs odbywający się co dwa lata przyjechała rekordowa ilość muzyków. Dlatego trzeba było wydłużyć część konkursową o jeszcze jeden dzień. Przesłuchania trwać będą do soboty. W niedzielę wielki finał, wręczenie nagród oraz koncert laureatów. Było muzycznie, teraz będzie literacko. Ojciec, czyli o pieronku, to tytuł najnowszej książki Szymona Wróbla. Spotkanie autorskie promujące książkę i zarazem film dokumentalny o biskupie Tadeuszu Pieronku miało miejsce w środowe popołudnie w czytelni Biblioteki Miejskiej. Szymon Wróbel, dziennikarz, reżyser, scenarzysta, autor kilku książek i filmów dokumentalnych. Jego najnowsze dzieło, które promował w Piotrkowie, to książka o biskupie Tadeuszu Pieronku. Ta książka jest kontynuacją filmu dokumentalnego o biskupie Pieronku, chociaż tak de facto mamy okazję poznać rodzinę i pochodzenie jednego z najważniejszych biskupów w polskiej historii, myślę, można tak powiedzieć, po 90 roku, ponieważ, co warto wspomnieć, biskup był rzecznikiem Episkopatu Polski w czasie dyskusji o konstytucji z 97 roku, w czasie konkordatu, w czasie burzliwej dyskusji o wejście Polski do Unii Europejskiej, za czym biskup mocno lobbował. Także no jest to historia niezwykłej osoby, która myślę też jest mało znana, ponieważ te losy przedwojenne, rodzina
Pielonków była wysiedlona podczas II wojny światowej są mało znane i w tej książce chcemy o tym pokazać. Oprócz historii rodzinnych i tych z życia politycznego w książce zawarte są mało znane, a nawet zaskakujące wydarzenia i historie z życia biskupa. Biskup jako jedna z niewielu osób miała okazję robić kolorowe zdjęcia podczas Soboru Watykańskiego II w związku z tym, że jego wujek pracował w Kodaku w Stanach Zjednoczonych. Biskup taki aparat kolorowy dostał i ówczesny biskup Wojtyła wprowadził go na ten sobór i gdzieś tam z zaplecza te zdjęcia robił. Takim bardzo cennym zdjęciem, które pokazujemy w tej książce, jest zdjęcie Jana XXIII z bardzo bliskiej odległości. Biskup sam mówi, że to jest jedno z jego najbardziej cennych zdjęć. Więc również ta książka jest bogata o te fotografie Pielonka i nie tylko. O biskupie Tadeuszu Pielonku wypowiadają się w książce też postacie znane z życia politycznego czy kulturalnego, jak na przykład były prezydent Aleksander Kwaśniewski czy aktor Janusz Gajos. Autor Szymon Wróbel zdecydowanie nakreślił też postać ojca biskupa Władysława Pielonka, który był legionistą podczas I wojny światowej, walczył w II wojnie, był samorządowcem, twórcą pierwszego kina wiejskiego i poetą. A teraz gratka dla miłośników ptaków. Już w sobotę w Piotrkowie Trybunalskim będzie okazja do obejrzenia najpiękniejszych gołębi pocztowych. Wystawa zostanie zorganizowana na ulicy Sienkiewicza. Już najbliższą sobotę, to jest 1 grudnia, odbędzie się okręgowa wystawa gołębi pocztowych. Miejsce wystawy to jest szkoła przy ulicy Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim. Harmonogram wystawy przedstawia się następująco. O godzinie 9 rozpoczęcie wystawy, o godzinie 11 wręczenie nagród dla najlepszych gołębi, które będą reprezentowały okręg Piotrków Trybunalski na wystawie ogólnopolskiej. O godzinie 12.30 odbędzie się aukcja gołębi od najlepszych hodowców okręgu Piotrków Trybunalski. O godzinie 14.00 zakończenie wystawy. Zapraszam wszystkich mieszkańców Piotrkowa i okolic na tą wystawę okręgową, która odbędzie się w najbliższą sobotę 1 grudnia od godziny 9.00. Artystycznie, radośnie, z pomysłem i co najważniejsze z wróżbami, bez których nie mogłyby się obejść żadne Andrzejki. Tak było podczas wczorajszego spotkania w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury, które odbyło się pod hasłem Andrzejkowe tradycje według seniorów. O przygotowanie tego andrzejkowego wieczoru zadbali seniorzy z warsztatów artystycznych, które na co dzień odbywają się w Ośrodku Edukacji Artystycznej. A więc były i występy wokalne w wykonaniu zespołu wokalnego Ewki, były i tańce. W tym także nauka królującej obecnie na parkietach Belgijki. Do wspólnej zabawy chętnie przyłączali się wszyscy uczestnicy andrzejkowego wieczoru, bo przecież o dobrą zabawę chodzi tu przede wszystkim. W Andrzejki poznałam swoją wielką miłość, także Andrzejki zawsze mi się kojarzą z wróżbami i z dobrą zabawą. Lanie wosku, buciki, to pierwszy, który bucik pierwszy dojdzie, ten ta wyjdzie za mąż. I teraz poznałam taką zabawę z kostką. Jaki numer wylosujesz na kostce, to co cię spotka w przyszłym roku? Mnie Andrzejki najbardziej to się kojarzą tak, z taką ładną zabawą, tak? Ludzie się chodzą, bawią, cieszą się, radują, no chyba to jest najbardziej, tak? No do tego, co by tu jeszcze, lanie wosku. Ludzie, którzy są wokoło, z którymi się przebywa, prawda? Także to jest ta radość, cieszyć się każdym dniem. Ale andrzejkowe spotkanie to przede wszystkim wróżby, a te serwowały panie z warsztatów plastycznych. Każdy mógł dowiedzieć się, co go czeka w najbliższej przyszłości, a wróżono ze wszystkiego. Karteczek, kosteczki do gry, cukierków, no i oczywiście lanego wosku. Seniorów w ich artystycznych występach wspierali także najmłodsi uczestnicy warsztatów. Andrzejkowe tradycje według seniorów w Ośrodku Edukacji Artystycznej upłynęły przede wszystkim pod znakiem wesołej zabawy i tańca. I tego właśnie nie brakowało do samego końca spotkania.
Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy serwis, a ja przypominam Państwu, że oprócz tego, że dziś świętują swoje imieniny właśnie Andrzejowie, mamy także Dzień Białych Skarpetek, także na imprezę andrzejkową jak najbardziej można je ubrać. Zapraszam Państwa na magazyn Verum oraz kurs na kulturę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Pierwsza niedziela Adwentu. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą, a gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Kiedy w 2012 roku gruchnęła wiadomość, że 12 grudnia będzie miał miejsce koniec świata, ludzie zareagowali raczej beztroską niż paniką. W czasach, w których płaci się za to, żeby być przestraszonym, a producenci horrorów prześcigają się w pomysłach na to, jak to zrobić najskuteczniej, zapewne ewangeliczny opis końca świata nie robi już większego wrażenia na czytelniku. 2000 lat temu było zapewne nieco inaczej. Ludzie rozumieli, że ów opis katastrofy całego świata ma swój sens. Święty Bazylii Wielki w jednym ze swoich listów zauważa pewną prawidłowość. Kiedy człowiek ma w sobie bojaźń Bożą, to wtedy czuwa nad sobą, a grzech rodzi się, kiedy bojaźni zaczyna brakować. Kiedy się czegoś boimy, działamy skuteczniej, szybciej, nasze zmysły są pobudzone, nasze reakcje są szybsze. Może właśnie z tego powodu Chrystus na początku Adwentu budzi w nas lęk przed końcem świata, przed tym, że świat ów się kiedyś rozpadnie. Moglibyśmy, czerpiąc sformułowania od księdza Jana Twardowskiego, powiedzieć, że wobec wizji końca świata czujemy się w tymże świecie jak na moście, chwiejnym moście z patyków. Świat, w którym żyjemy, się sypie, rozsypuje się i kiedyś rozsypie się zupełnie nasz świat. Ale nie jest to koniec owej wizji, ponieważ wizja końca kończy się pocieszającymi słowami Chrystusa, że nie powinniśmy się bać, ale nabrać ducha, bo zbliża się ten, który wobec klęski wszystkich potęg tego świata się ostoi, ten, który jest naszym odkupieniem. O tym, że czas płynie nieubłaganie, nie muszę chyba Państwa przekonywać. Dziś spotykamy się już po raz 11 w tym roku. Kiedy minęło tych 11 miesięcy? Na dworze znowu zimno, a synoptycy zapowiadają, że będzie jeszcze zimniej, no ale tego przecież mogliśmy się spodziewać. Zima zbliża się wielkimi krokami. Mam nadzieję, że ciekawą alternatywą na te ujemne temperatury, obok ciepłego koca i gorącej herbaty, będzie kurs na kulturę, na który już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A co w dzisiejszym programie? Zaprosimy Państwa na promocję dwóch książek. Książek bardzo bliskich nam Piotrkowianom, bo opowiadających o Piotrkowianach i napisanych przez Piotrkowian. Zajrzymy na wystawę, gdzie anioły zerkają na nas z każdego niemal obrazu.
a także odwiedzimy Trybunę Teatru i porozmawiamy z wybitnymi aktorami, którzy w tym roku zawitali na Piotrkowski Festiwal. Kurs na kulturę, zaczynamy! Trybuna Teatrów to ogólnopolski festiwal amatorskich teatrów młodzieży i dorosłych, który już od 8 lat niezmiennie organizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury. Uroczyste otwarcie festiwalu odbyło się w miniony piątek i także w piątek na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpili dwaj wybitni aktorzy, Jan Peszek i Błażej Peszek w spektaklu Pojedynek Peszek kontra Peszek. Tytułowy pojedynek, który na scenie toczy się na gesty, emocje i słowa, już od początku buduje napięcie, które narasta z każdą kolejną sceną, a śmiech przeplata się z grozą do samego końca spektaklu. Panowie wcielili się w postaci dojrzałego pisarza milionera, w tej roli Jan Peszek, i młodego aktora, którego zagrał Błażej Peszek. A tytułowy pojedynek toczą o kobietę. Posłuchajmy proszę, co mówili o pracy nad tym spektaklem. Panie Błażeju, pierwsze pytanie chciałabym skierować do pana jako reżysera. Chciałabym zapytać o kolejność, to znaczy najpierw pojawił się pomysł, żeby wyreżyserować właśnie tę sztukę, a potem myśl, że fajnie będzie stanąć w podwójnej roli u boku taty, czy odwrotnie? Chciał pan wyreżyserować coś z tatą i zaczęło się szukanie? Nie, to się stało w tym samym momencie. Znaczy decyzja, czy potrzeba zrobienia czegoś we dwóch, a materiał już znałem dużo wcześniej, więc to nie było tak, że poznałem materiał i wpadłem na pomysł, żeby obsadzić nas obu w tym spektaklu. No właśnie, a dlaczego akurat ta sztuka? No, dlaczego? No bo ona opowiada dokładnie o takiej relacji. Dojrzalszy mistrz, który robi w konia młodszego, jeszcze niedoświadczonego. Rywalizacja, nie tylko na poziomie historii, która jest tutaj opowiedziana na scenie, ale na poziomie naszych relacji. Doświadczony mój pedagog, wcześniejszy reżyser, no i konkurent na scenie jako aktor. Jakim syn jest reżyserem? Wymagającym? Zaskoczył pana czym? Konkretnością. Sądziłem, że będzie pływał bardziej, tymczasem jest wymagający. No a ponieważ jest również aktorem, to jest bardzo czuły na wszystkie fałsze, które aktor zawsze produkuje, więc to było przyjemne uczucie i trzeba się było mieć na baczności. Poza tym on ma taką cechę, że chyba, lubi być przygotowany, nie lubi być nieprzygotowany. I myślę, że miał bardzo wyrazisty taki w całości pomysł na to, jakim kluczem otwierać, jakiej muzyki użyć. Ja się przy okazji tej pracy dowiedziałem, no bo to jest taki, powiedziałbym, kryminał, ale świetnie, wspaniale napisany, że Błażej był jako młody człowiek bardzo wielbicielem Kobry. Były takie kryminały co czwartek, cykl telewizyjny i jakoś tak mu to zostało i przy tej okazji jakoś odświeżył zapał w tę stronę, bo nie można mówić tylko o samych poważnych rzeczach, aczkolwiek konkurencja i walka mężczyzn o kobietę zawsze jest poważna. To chciałam zapytać, tata się słuchał? Stosował się do pana rad? Tak, absolutnie. Zresztą, tak jak wspomniał, zaskoczyła go moja gotowość, czy też przygotowanie do materii i no nie miał wyjścia, no. Ale nie, ten układ był niezwykle zdrowy, nie było tutaj żadnych napięć, które wcześniej towarzyszyły w naszej współpracy, ale w odwrotnej relacji. Ale ja wtedy byłem jeszcze szczenie i jakiś niedoświadczonym młodym aktorem, który nie rozumiejąc niektórych spraw, Szczekał. Jakby to prowadziło do napięć. W tej współpracy i relacji tego nie było absolutnie. No właśnie, aktor, reżyser, ojciec, syn, tych relacji mamy tutaj wiele. Jak one wpłynęły na końcowy wygląd sztuki? W zamierzeniu jakby
ten trójkąt, czyli nasza para i spektakl, no były tak postawione. Widz absolutnie przecież doskonale zdaje sobie sprawę, z jakim układem ma do czynienia, że widzi ojca z synem, widzi aktorów dwóch zawodowych na scenie i ta konkurencja jest o ten poziom wyższa moim zdaniem niż tylko wynikająca z zapisu dramaturgicznego. Ale ja myślę, że to są takie zabawy podskórne. Błażej jako reżyser nie akcentował tego, że ta gra między ojcem a synem, prawda? Jeżeli no to... To jest kontekst, to się samo stworzyło. Raczej jeden aktor właśnie bardziej doświadczony i drugi, no bo kobieta oczywiście jest bohaterką nieobecną tu na scenie, ale walka no, o kobietę między nami, oczywiście w życiu bywają takie sytuacje, aczkolwiek w naszym życiu osobistym nigdy taka sytuacja nie zaszła, więc to ten temat nie był akcentowany. No byłaby także, taka dziwna. Nie, no taka, która się zdarza w życiu. Zdarza się, że ojciec odbija synowi, prawda, własną synową. Albo odwrotnie. Także, że to nie jest jakieś egzotyczne. Natomiast myśmy się tym nie zajmowali. Tutaj fakt, że jesteśmy aktorami, po prostu gramy te sceny zazdrości, czy próby osaczania i tak dalej, i tak dalej. W razie myślę, że tych relacji ojciec-syn, aktor-aktor, reżyser-aktor, nie trzeba było akcentować, bo one się jakby pojawiają w naturalny sposób, a ponieważ to jest świetnie napisane, naprawdę świetnie, wielokrotnie zresztą było to realizowane i przede wszystkim w kinie, także, trzeba było tylko pilnować, żeby się nie sprzeniewierzyć literze tekstu i nie zaciemniać, bo kryminał musi być bardzo precyzyjny, żeby widz po prostu wiedział, w jakim świecie się obraca. Po tym spektaklu do nas często mieli niedosyt, co jest dla aktora bardzo dobrym komplementem. Mówili, czemu już się skończyło, może coś więcej. No i tak kiedyś to więcej się pojawiło i często ten spektakl gramy w tandemie, w takim dwupaku i to jest kolejny, można by rzec, też kryminał, ale taki bardziej mroczny, rodem z horroru, który też został zrealizowany w Teatrze Miejskim w Lesznie. To jest spektakl Nie strój zdobi nieboszczyka, gdzie tam jeszcze w tym układzie jest moja żona. Więc jakby już jest. Czyli już rodzinnie jeszcze bardziej. No tak, i bardzo lubimy grać, dlatego że to jest austriacki tekst, Austriaka Bergera. Bardzo rzadko, nie tak popularny grany, ale też świetna jest intryga. I ja tam... nie mogę zdradzać, starszego pana, który się wcielając w rolę kobiety, w końcu się w nią zamienia. I tam rzeczywiście gra Kasia Chrzanowska, żona Błażeja, moja synowa. Grają parę. My gramy parę na początku, a potem okazuje się, że się to troszkę zmienia, ten układ. I to jest też świetnie napisana jedna aktówka. Jak Błażej powiedział, czasami gramy taki pełny spektakl. W pierwszej części pojedynek, przerwa i w drugiej części tę drugą. Dziękuję panom pięknie za rozmowę. No i czekamy w związku z tym na ten dwupak w Piotrkowie. Dziękuję ślicznie. Od 8 już lat do Piotrkowa zjeżdżają amatorskie teatry z całej Polski, aby wziąć udział w ogólnopolskim festiwalu amatorskich teatrów młodzieży i dorosłych Trybuna Teatru. Tak też i było w tym roku. Przez 3 dni teatr rządził w naszym mieście. Prezentacje spektakli, warsztaty, a przede wszystkim spotkania z innymi ludźmi, w życiu których teatr gra główną rolę. Uroczyste otwarcie Trybuny Teatru odbyło się w miniony piątek w samo południe, a otworzono festiwal oczywiście teatralnie, etiudą, do której artyści włączyli także publiczność. Już pierwszego dnia od samego początku aktorzy musieli wykazać się nie lada pomysłowością. Każda grupa musiała odnaleźć ukrytą informację z kolejnymi zadaniami do wykonania. Co ciekawe, każdemu teatrowi przypisane było specjalne krzesło, które też trzeba było odszukać. Krzesło jest motywem graficznym, który zaprojektowała pani Hania Stępień, tworząc festiwal kilka lat temu. W tym roku pomyśleliśmy, że to jest świetny pomysł, żeby w ogóle porozmawiać,
znaleźć swoje miejsce na ziemi. Aktorzy młodzi, nasi goście, szukali swoich krzeseł zainstalowanych w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam mieli przyporządkowane zadania, tam był ukryty program, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby przekazać cel tegorocznej edycji. W tym roku mówimy o moim miejscu na ziemi. Bardzo fizycznie, ale też o mojej tożsamości, o tym, co jest dla nas tu i teraz w Polsce, w Piotrkowie, w Warszawie, w innych miejscach, gdzie tworzymy teatr, gdzie mówimy o sobie ważne. I chcemy, żeby właśnie ci młodzi, starsi, dorośli artyści powiedzieli o sobie w bardzo konkretny, typowy dla siebie charakterystyczny sposób, ze świadomością, że w tym roku jurorzy, Rada Artystyczna, której przewodniczy Krzysztof Majchrzak, patrzeć będą na te spektakle pod tym właśnie kątem. Drugi dzień festiwalu to część konkursowa. Przez całą sobotę teatry prezentowały się przed publicznością i co najważniejsze profesjonalnym jury, które w tym roku obradowało w następującym składzie. Aktorzy Krzysztof Majchrzak, Przemysław Buksiński i Marek Kościółek oraz Joanna Wolańska, tancerka i choreograf. Różne teatry z różnych części Polski i bardzo różne tematy prezentowanych spektakli. Jest to spektakl, który jest dla nas takim wielkim oddechem. Od lat robiliśmy spektakle o problemach młodzieży, głównie spektakle autorskie, raczej w takiej dość smutnej, refleksyjnej, bardziej stylistyce. Elementy komediowe też się w tych spektaklach pojawiały, natomiast ten spektakl jest takim spektaklem zabawnym, z humorem, gdzie możemy się wreszcie wyluzować. Nie zrobiliśmy go po to, żeby zdobywać jakieś nagrody na festiwalach, tylko głównie po to, żeby się dobrze bawić, zmierzyć się z kreowaniem roli na scenie. Jest to zupełnie inny spektakl niż prezentowaliśmy do tej pory, także ma być on dla nas i dla widzów dobrą zabawą i mamy nadzieję, że taki będzie. A teksty, których użyliśmy w tym spektaklu, w tym scenariuszu, na podstawie którego jest grany spektakl, to są teksty dla dorosłych, bardzo mało znane, Jana Brzechwy. Nasz spektakl przedstawia to, w jaki sposób młode osoby patrzą na tematy, jakim jest właśnie niepodległość i wolność, które są poniekąd tematami tabu, bo nie tyle co o nich nie chcemy mówić, tylko nie wiemy co o nich mówić, bo nie znamy tych tematów. Mhm. Dużo się jakby nie interesuje tym i jakby chcieliśmy pokazać innym, co to naprawdę jest. Ale Trybuna Teatru to także możliwość doskonalenia warsztatu, zarówno aktorskiego, jak i reżyserskiego. Czemu służą spotkania i warsztaty, zarówno z jurorami, jak i z kolegami aktorami z innych teatrów? Staram się tutaj obejrzeć wszystkie konkursowe spektakle, żeby też zdobyć jakąś wiedzę od każdego i później na tym skorzystać, bo to jest wspaniała forma warsztatowa dla nas wszystkich, że po prostu możemy wykorzystać to później w naszych spektaklach. Różne rzeczy, które tutaj podpatrzymy, możemy później to wkomponować w nasze późniejsze realizacje. Trzeci raz jesteśmy w tym składzie, w tym gronie na festiwalu Trybuna Teatru i naprawdę wielki ukłon w stronę organizatorów, bo piękny festiwal. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że spotykają się grupy z różnych stron naszego kraju. Zespoły mogą się nawzajem oglądać, poznać się, wymieniać się doświadczeniami, spojrzeniami na teatr i oby tak dalej. Trzeci, ostatni dzień festiwalu to już czas podsumowań. Tu nie zabrakło także muzycznej niespodzianki od jurora Krzysztofa Majchrzaka.
I wreszcie przyszedł czas na nagrody i wyróżnienia. Grand Prix 8 Ogólnopolskiego Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzieży i Dorosłych za stworzenie poruszającej propozycji teatralnej otrzymała grupa Kwestia Gustu z 1 Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku. Kwestia Gustu z 1 Liceum. Kolejna trybuna teatru już za rok. Drodzy aktorzy, amatorzy, rozpoczynajcie już próby. W minionym miesiącu mówiliśmy o najlepszej książce roku, nagrodzonej Nagrodą Nike, a dziś powiemy o dwóch pozycjach napisanych przez Piotrkowian o Piotrkowianach. Książkach, które przeczytać powinny nie tylko osoby interesujące się historią naszego miasta, bo przecież warto wiedzieć, kim byli ludzie, którzy kiedyś to miasto tworzyli. Wiesław Ignacy Renke to bohater książki Piotrkowianina Roberta Rudnickiego. Podczas wieczoru autorskiego opowiadał o pracy nad książką, a przede wszystkim o losach bohatera książki, którego postanowił przywrócić pamięci Piotrkowian. Renke jest przedstawicielem pokolenia Polski Niepodległej, która oddała życie za ojczyznę. Jest to o tyle ciekawa postać, że praktycznie zapomniana. Dopiero moje badania, które trwały bardzo długi okres czasu, jednak można powiedzieć, że nawet 10 lat, spowodowały, że odkryłem tę postać dla między innymi Piotrkowa, dlatego że on urodził się właśnie w tym mieście i początkową działalność właśnie tutaj właśnie działał do 1939 roku, a następnie w warunkach już II wojny światowej musiał po prostu uciekać stąd. Przedostał się do Krakowa, później działał również w Częstochowie i na końcu w Warszawie. Jest to osoba, która zginęła, prawdopodobnie zginęła lub zaginęła w wieku 32 lat, czyli jest to historia bardzo młodej osoby, energicznej, ambitnej, która była bardzo dobrym organizatorem. Od początku swojej działalności politycznej tworzyła tutaj młody ruch narodowy na terenie Piotrkowa, a następnie już w czasie II wojny światowej był on kierownikiem organizacyjnym Związku Jaszczurczego Narodowych Sił Zbrojnych na terenie Piotrkowa. Później w Krakowie również był kierownikiem organizacyjnym. Działał w bardzo wielu organizacjach, a na końcu swojej działalności został liderem i kierownikiem obozu narodowego, który był politycznym zapleczem Narodowych Sił Zbrojnych. Korzystałem przede wszystkim z archiwaliów Instytutu Pamięci Narodowej i te materiały były i w archiwach w Warszawie, i we Wrocławiu, i w Szczecinie, i w Częstochowie, i w Krakowie, też z Archiwum Akt Nowych, oczywiście Archiwum tutaj Piotrkowskie, również Archiwum w Łodzi, ale też bardzo ważne były relacje i w ogóle dotarcie do syna tego bohatera, czyli pana Wiesława Renke, którego udało mi się, można powiedzieć, zlokalizować, znaleźć, bo on jest doktorem z Gdańska, czyli po prostu ja go znalazłem. Znalazłem w internecie kontakt do jego pracy w szpitalu, zadzwoniłem i tak się skontaktowaliśmy. No i ta współpraca się rozpoczęła i wiele informacji od niego uzyskałem. I właśnie jego nie mogło zabraknąć na spotkaniu autorskim, na które przyjechał z Gdańska, gdzie mieszka. Trzy Piotrkowianki postanowiły opisać losy sześciu niezwykłych innych Piotrkowianek i tak powstała książka Piotrkowianki – Portrety kobiet niezwykłych. Bohaterki książki to nieżyjące już Piotrkowianki, których nietuzinkowe biografie posłużyły do stworzenia książki wyjątkowej nie tylko dla Piotrkowian. Stwierdziłam, że skoro jest rok praw kobiet i rok Ireny Sendlerowej, jakby wykorzystajmy to, przełóżmy to na to, żeby zostanie coś u nas z tej okoliczności. No i tak zrodził się pomysł Piotrkowianek. Oczywiście były takie niewiadome, kogo opiszemy. No i tutaj koleżanki, autorki też pracowały nad tym, kto najbardziej jakby na ten pierwszy ogień pójdzie, bo ja mam nadzieję, że będzie jakaś tam kontynuacja w przyszłości. Koleżanki mają jakby duże już doświadczenie, jeśli chodzi o pisanie
opublikowanie wydawnictw związanych z Piotrkowem i to naprawdę widać i to tutaj się przełożyło również na to, jak wygląda książka, bo to nie tylko mój zamysł, ale również doświadczenie i na pewno kreacja autorek. O tym, że była książka o Piotrkowiankach i właśnie pod tym tytułem, prawdę mówiąc, myślałam sobie dawno, ale no teraz akurat się udało to sfinalizować. Piotrków, czegokolwiek byśmy o nim nie myśleli, to tak naprawdę prowincjonalne miasto. I w czasach, które opisujemy, był prowincjonalnym miastem. Ludziom się z reguły wydaje, że słowo prowincjonalny niesie jakiś ładunek negatywny. Jakby świadczyło o tym, że życie jest tam nieciekawe, ludzie też nieciekawi, wszystko takie zwykłe i przyziemne. No i nieprawda. Myślę, że właśnie bardzo ciekawe jest pokazać, jak niezwykłe osoby, jak niezwykłe sprawy drzemią w takich małych, pozornie cichych, prowincjonalnych miastach i no, każdy nosi buławę w plecaku. Każdy może okazać się osobą ponad swoje czasy, ponad swoje środowisko. Myślę, że to widać na tych 6 przykładach. Nie wiemy nigdy, co drzemie. Myślimy, że jak małe miasto, to nic ciekawego. A tu się okazuje, że mamy 6 scenariuszy, właściwie gotowych scenariuszy na, można powiedzieć, wspaniałe biograficzne filmy. O kobietach, które przełamywały pewne stereotypy, przełamywały pewne społeczne obyczaje tamtych epok i właściwie robiły coś, co nawet dzisiaj nas urzeka, co nawet dzisiaj nas zachwyca, co mówimy, ojej, naprawdę były tak odważne 100 lat temu i więcej. Myślę, że to naprawdę wspaniałe biografie. Materiałów i tekstów było więcej niż jest publikacji. Także tutaj na pewno jest potrzeba, żeby opracować poszczególne postaci na poziomie pracy magisterskiej. Ja tutaj cały czas wracam do naszej poetki, tak, Czesławy Hołądzyńskiej-Fiszerowej, gdzie no, jest praktycznie nieznana, nieopracowana, jeszcze dużo można odkryć, znaleźć, wyprowadzić te kobiety. Teraz zostały przedstawione, przywrócone pamięci Piotrkowian. To jest dopiero początek. Mam też nadzieję, że zrodzi się taka chęć i inicjatywa zarówno wśród starszych, jak i młodszych, żeby poszukać, czy ja czegoś nie pamiętam, czy moi przodkowie czegoś nie zapisali, czy może mam fotografie, które nigdy nie zobaczył nikt inny poza członkami rodziny i być może właśnie tak jak w przypadku państwa Hartmanów, którzy udostępnili swoje zdjęcia a propos Czesławy Hołądzyńskiej-Fiszerowej, okaże się, że wiele takich zdjęć, czy treści, czy rękopisów znajduje się gdzieś tam schowane w naszych rodzinnych archiwach. Każdy, kto weźmie książkę do ręki, zobaczy, że Piotrkowianki napisały o Piotrkowiankach, ale zadedykowały te treści Piotrkowianom, czyli wszystkim nam. Podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej autorki Renata Wojtczak, Anna Rzędowska i Agnieszka Warchulińska opowiadały o niezwykłych bohaterkach swojej książki. 6 niecodziennych życiorysów. Ernestyna Potowska-Ros, Helena Trzcińska, Czesława Hołądzyńska-Fiszerowa, matka Wincenta Jadwiga Jaroszewska, Irena Skrzyżanowskich-Sendlerowa i Maria Budzanowska. 10. Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny imienia Jana Ignacego Paderewskiego rozpoczęty. Przesłuchania konkursowe zaczęły się już od samego rana w środę, ale środa była także dniem, kiedy jak co roku konkurs zainaugurowany został specjalnym koncertem. Repertuar staraliśmy się dobrać w ten sposób, żeby byli to przede wszystkim kompozytorzy polscy. Też, żeby to były piosenki właśnie, które powstawały w latach, w czasie, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość. Nazwisko Ignacego Jana Paderewskiego było takie bardzo dla nas ważne i chcieliśmy, żeby jego pieśń też zabrzmiała na dzisiejszym koncercie. W tym przypadku była to piosenka Dudarza.
taka piękna, melodyjna, liryczna pieśń, która też wpisała się w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. No, wczoraj mieliśmy próbę tutaj w Piotrkowie, taką próbę i z orkiestrą, i z połączonymi chórami. Wczoraj to staraliśmy się połączyć w jedną całość. Dzisiaj przede wszystkim do repertuaru, który też został wybrany przez orkiestrę i chór, są to nasze polskie pieśni, był też Karłowicz, więc postanowiłam, że będzie to też repertuar Karłowicza i dwie pieśni Karłowicza. To są trudne czy łatwe pieśni? Tak z perspektywy wszystkiego, co pani już miała okazję zaśpiewać. To znaczy powiem tak, nie wiem, dla śpiewaka trudne, łatwe. Jeżeli śpiewak potrafi wykonać je, to myślę, że nie są trudne. Na zakończenie jak zawsze sprawdzimy, jakie wystawy można oglądać w piotrkowskich galeriach sztuki i co tym razem artyści na nich prezentują. Ja się już z Państwem żegnam. Do zobaczenia w grudniu. Miejmy nadzieję, że będzie to już biały grudzień. W Galerii Upajen w Centrum Idei ku Demokracji podziwiać można anielską wystawę Haliny Błażyńskiej. Anioły w moich lustrach, czyli anioły w moich oczach. Tak malarka interpretuje tytuł swojej wystawy, na którą składają się nieziemskie wizje artystki. Kwestia duchowości i tej czegoś, co jest poza materią, tego świata niewidzialnego interesowała mnie od dawna, od wielu, wielu lat. I dlatego potem, jak zaczęłam malować, kiedyś przypadkowo, choć nie ma podobno przypadków, ktoś mi podrzucił temat, że mogłabym namalować anioła. I to tak, i szczerze mówię, ten obraz został sprzedany po prostu w tempie ekspresowym. I trochę to było też zachętą, ale też to, żeby właśnie ten świat niematerialny, którego ja doświadczam, widzę, żeby przerzucić na obrazy i przekazać to po prostu ludziom, widzom. Chcę przekazywać w moich obrazach radość, piękno, barwy, że właśnie ten niematerialny świat jest piękny, może nawet piękniejszy od tego, w którym żyjemy teraz. Talent po prostu odziedziczyłam po kimś tam w rodzinie. Zaszczepiła mi właśnie nauczycielka, która powiedziała do mnie: Halina, nie zmarnuj swojego talentu. I to jest, to mi utkwiło na całe życie. Studiowałam zupełnie co innego, bo się bałam egzaminów, gdzie jest 20 osób na jedno miejsce, ale to malarstwo zostało i jestem jej bardzo wdzięczna, bo teraz to jest po prostu moje życie i moja pasja. W ogóle sobie nie wyobrażam, żeby tego nie było. Bardzo lubię malować pejzaże, tak? Twarze, pejzaże i teraz trochę jest, dlatego ten pierwszy obraz ma tytuł Metamorfoza, bo jakby to malarstwo, sposób mojego malowania zmienia się na absolutnie ekspresjonistyczny. Nie malowany pędzlami, tylko jakimiś malarskimi ekwipunkiem typowo malarskim. Ja mówię o malarzach ściennych. I taki z gestu, zupełnie właśnie jakby z mojego środka, zupełnie przekazujący moje odczucia, a nie kopiowanie natury. To tak się teraz zmieni z pewnością. Anielska wystawa prezentowana będzie do 5 grudnia. Zaś w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Dąbrowskiego prezentowana jest coroczna wystawa pod nazwą Pierwsza linia, której nieodłącznym hasłem stały się słowa wypowiedziane przez Jane Fonda po śmierci jej ojca. Nasi rodzice stanowią naturalną barierę między nami a śmiercią. Kiedy odchodzą, to my stajemy na pierwszej linii. Lata świetne temu był ten projekt po raz pierwszy pokazywany, natomiast to jest trzecia edycja, w której ja biorę udział, natomiast biorę udział w innej formie, dlatego że akurat w tym roku zostałam wybrana, co jest dla mnie zaszczytem, jako kurator projektu. Wcześniej brałam udział jako artystka w tym projekcie i po raz pierwszy właśnie Piotr Gajda postanowił ten swój projekt od lat pielęgnowany komuś przekazać, więc postawił mnie w tej sytuacji na pierwszej linii.
także po raz pierwszy ja go prezentuję, a nie on, co jest wyzwaniem, przyznam. Chciałam zamykać tej wystawy tylko i wyłącznie w ten sposób, to znaczy zaprosiłam też artystów chociażby z Warszawy i powiedziałam, że by zastanowili się oni nad tym projektem, jak oni odbierają ten cytat Jane Fondy, która powiedziała, że po śmierci rodziców teraz my stoimy na pierwszej linii. Także ja nie sugerowałam nikomu. Oczywiście dobór prac należał do mnie, ale też były osoby, które po prostu zostały zaproszone do projektu i miały odpowiedzieć na to pytanie postawione. Chciałam pokazać różne punkty widzenia i tak między innymi też dać szansę najmłodszym uczestnikom tego projektu, czyli studentom. Są tutaj dwie osoby, które miały za zadanie, bo jestem wykładowcą, uczę na Akademii Sztuki w Szczecinie i studenci po prostu dostali ode mnie temat pierwsza linia i wybrałam najlepsze dwa projekty do tej pracy, dlatego też, że też chciałam ich jak gdyby postawić na tej pierwszej linii, żeby po raz pierwszy niekiedy mieli styczność w ogóle z wystawą, z prezentacją swoich prac, ale są też tutaj osoby, które od lat prezentują i wystawiają swoje prace i tak starałam się dobrać pracę, żeby jednak był różnorodny przekrój, żeby była fotografia, żeby było malarstwo, będą też akcje na żywo, tak to nazwę dwie akurat. Są materiały wideo, są obiekty, także chciałam, że tak powiem, ten temat pokazać z różnej strony i używając różnej formy. Mam nadzieję, że te prace się uzupełniają i to, o czym będę mówić na wystawie, chciałam też dać każdej pracy swoją przestrzeń, żeby te prace nie były nagromadzone jedna obok drugiej, tylko żeby każda praca miała swoją przestrzeń, żeby każdy mógł spokojnie podejść i zastanowić się nad daną jedną pracą.